I would like to cordially welcome you in the beautiful sun in Geneva, a very important city, not only that is the heart of Switzerland, it's an important city that so many happened in Geneva in the last history of the world. I would like to welcome as a representative from the States of Geneva, the Mayor of Geneva, Prime Minister, our Prime Minister Buzek, but I'm glad for the one to welcome to Nobel Prize winner Mr. Gorbachev and Mr. Bauer. Please, I want to say now a few words in the Polish language. There is in the Polish language now the language is even more important in the world and we have to distinguish best also from Poland. Proszę Państwa, 20 lat do historii świata nie jest tak wiele, ale 20 lat dla każdej organizacji to bardzo dużo. Tak mi się wydaje, że te ostatnie 20 lat w historii świata pokazały, że tempo, w jakim świat się zmienia, że ilość ludzi na świecie, którą my w tej chwili mamy, pokazuje zupełnie świat z innej perspektywy. Pokazuje, że problemy, które jeszcze 20 lat temu były najważniejsze, dzisiaj zeszły na drugi plan. A to, co dzisiaj jest najważniejsze, i to, że nieprzypadkowo na tej sali jest dwóch laureatów Nagrody Pokojowej, Nagrody Nobla, świadczy o tym, że dzisiaj nie wojny są największym zagrożeniem, ale dzisiaj największym zagrożeniem jest brak wody, jest zmieniający się klimat i niestety rosnące pustynie ludzi. I myślę, że powinniśmy, my jako organizacja, która ma takie osiągnięcia, powinniśmy zacząć również dyskutować o tych problemach, które za następne 20 lat, gdy ludzkość już będzie miała nie 7 miliardów, ale 9 miliardów, będą najważniejsze. I chciałbym wszystkim życzyć, by te obrady nie tylko były owocne, ale żeby te obrady pokazały nam, Europejczykom i całemu światu, że należy zrozumieć, gdzie są zagrożenia dla tego świata. Należy zrozumieć, gdzie są szanse dla tego świata. Jeszcze raz dziękuję za przybycie. Dziękuję, że wspólnie będziemy świecili te 20 lat. Liberals and Fred Matzer, they should be here. Ask them to join us, okay? I pozwólcie Państwo, że przekażę elective pass now the award and delegation of the award ceremony to my friend Alexander Nikon. Thank you.